Zapraszamy do Meta. Witam Was tutaj, cześć, cześć, znowuż i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek Zapraszamy do Metra. Jak widzicie, tak wygląda świat, w którym metro na Bemowie jest skończone. Są chodniczki, jest trawka i nie ma nic z tym złego, że tutaj nasz wykonawca chciał pokazać nam, jak to będzie wyglądać na dniu otwartym. Ale wejdźmy już na stację, jak widzicie, zbliżamy się do wejścia i za chwilę zejdziemy na dół. To jest zapis i nagranie w całości z przejścia, zresztą zgodnie z nawet czasem i kierunkiem całej naszej wycieczki. Przechodzimy sobie, proszę bardzo, tak wygląda wyjście, przejście właśnie z tego wejścia bezpośrednio. Możemy zobaczyć, jak to wszystko wygląda pod ziemią. Są tutaj te trasy kablowe. Mamy tutaj zwykłe jeszcze na razie ściany szczelinowe. W niektórych miejscach są inne ścianki. No i tu jest kolejne są wyjścia. Tamte były w kierunku przystanku tramwajowego do osiedla Górczewska. I no i do tego drugiego osiedla. Dalej idąc, jak schodzimy sobie na dół, proszę bardzo, tak wyglądają trasy kablowe. Jest tego pełno. Teraz my to widzimy, w przyszłości tego nie będziemy zupełnie widzieć. Co ważne, czego możecie teraz niezbytnio widzieć, ja teraz schodzę w dół, ponieważ schodzi my trochę w dół do poziomu stacji. Tak będą w przyszłości wyglądać ściany, właśnie taka cegiełka, mniej więcej tak będzie wyglądać te elementy. Także to jest też taka ciekawostka, tam były wyjścia do, z tego co pamiętam, tam niedaleko, to były do tramwaju, tak, to były do tramwaju w jedną i w drugą stronę, jeden kierunek Ciepłownia Wola, a drugie kierunek Młociny. No i tu mamy kolejne wyjście. To jest już z tego, co mi się kojarzy, to już jest wyjście w kierunku przystanków autobusowych właśnie w tamtą stronę. Także to jest już dalsze tutaj rozwidlenie. No i jest tego tutaj naprawdę co niemiara. Tych przejść, wejść w jedną, w drugą, w trzecią, w czwartą. Jest tego naprawdę dużo, ale po prostu też jest stacja bardzo duża. Tu widzimy taki jakiś lekki magazynek. No wszystko gdzieś musi się pomieścić, ale naprawdę jestem pod podziwem, ile tu będzie tras kablowych, jak widzicie w tym rejonie. Ile tu kabli i tego wszystkiego będzie musiało być poukładanych. Wszystko idealnie i ile tego będzie pochowanego ze ścianami. Tak jak mówiłem, my tego w zupełności nie będziemy widzieć już podczas otwarcia naszych stacji metra. Tu będą ścianki, po jednej, po drugiej będzie jeszcze sufit zupełnie nowy. Wszystko się tutaj pozmienia. To są wyjścia tutaj w kierunku już skrzyżowania i przystanków autobusowych. A tutaj są w drugą stronę, tutaj akurat są dość wyjścia w kierunku Bemowo-Ratusz. Tak będą przeglądać w przyszłości hala odpraw, takie tutaj szklane elementy i to jest właśnie miejsce hali odpraw. Z tego co dobrze, jeśli pamiętam, będzie tutaj 8 bramek do wejścia na naszą stację metra. Tak samo wyglądających jak na całej M2, czyli czytniki kodów QR, karty zbliżeniowe, no i oczywiście zwykłe bilety kartonikowe. Tak to wygląda z góry, na dole mamy przejście, zwykłe schody i podwójne schody ruchome i w górę i w dół, a jeszcze za chwilę zobaczycie windę. Ciekawe, kiedy ta winda się zepsuje. Oczywiście nie mam nic złego, ale jednak dobrze wiemy, jak to jest z awariami wind na stacjach metra, mniejsza z tym. Także tak to wygląda. I wyszliśmy sobie teraz do części technicznej, której nigdy więcej już nie zobaczymy, jeżeli nie będziemy mieli jakichś problemów. Chyba, że będziemy pracować w metrze. To są elementy tutaj naszej wentylatorni, to nie. Ale całego tutaj układu prądowego na całej stacji. Tak to wygląda, cała elektrownia. To jest nasza wentylatornia stacyjna. Taka zwykła. To jest taka wentylacyjna... wentylatornia inna, nie taka dokładnie jeszcze stacyjna, nie obsługująca całej stacji, bo jest ich parę na terenie całej stacji, to jest wszystko musi być skomunikowane. Jedna niestety taka mała by wszystkiego nie pociągnęła. Tej większej nie widzieliśmy, ale jest ich parę, tak jak to mówiłem, i zresztą też są zwykłe budynki, o których mówię w odcinkach. A to proszę bardzo, ja też chciałem się pokazać, że naprawdę jestem za kamerą, żeby nie było. Dobrze, dochodzimy do drugiej hali odpraw, tej, która będzie z wyjściem do ratusza, w sensie nie do ratusza, tego do kościoła, który jest na drugim końcu stacji. Tu widać wyjścia przyszłe, a teraz widzicie miejsce, gdzie jest już przygotowanie pod bramki do wchodzenia na dół. Też przy okazji widać, że nie będziemy się ślizgać, bo jest dobrze zrobione te drogi dla osób niewidomych. No i schodzimy sobie, nie schodzimy schodniami, tylko już faktycznymi schodami, którymi będziemy schodzić w przyszłości na stację metra. Obok mijamy schody ruchome. Nie wiem, czy tutaj są podwójne, tak, są podwójne schody ruchome, więc tak samo jak na odcinku Księcia Janusza, Młynów i Płocka, będziemy mogli z poziomu stacji wjechać i zjechać metrem. Ogólnie schodów ruchomych na tych nowych stacjach jest zbytnio, powiedziałbym, że jest dość ich dużo, chociaż na przystanki tramwajowe, z tego co pamiętam, żadnych schodów ruchomych nie ma. No i jesteśmy na peronie.
Tak wygląda Przymadzo, to jest tor kierunek centrum, czyli nim możemy dojechać do Świętokrzyskiej, a w przyszłości do Brudna. Tak wygląda przy okazji sufit, to jest element, który będziemy widzieć coraz go więcej. Będzie ciekawie to wyglądać. Ogólnie nie jestem do końca przekonany, jak będzie wyglądać. W sensie, nie wiem, czy mi się ten design podoba. Na wizualizacjach oczywiście to wygląda całkiem cudownie. A jak będzie w praktyce? Będziemy musieli poczekać jeszcze jakiś czas i zobaczymy. Tak wygląda nasz tor. Z tego toru będą przyjeżdżać pociągi z centrum, a stąd będzie można pojechać dalej do Karolin. Ale przez najbliższy rok, znaczy przez najbliższe pewnie 2-3 lata od otwarcia, tutaj pociągi będą kończyły bieg i trzeba będzie opuścić pociąg. Także tak to mniej więcej będzie wyglądać. Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu. Terminus, please leave the train. No i tak to wygląda. Oczywiście jest wycieczka, którą widzimy. Zresztą parę osób pewnie będzie widać w filmie całym, bo nie udało mi się tak pociąć, żeby nikogo nie było widać. I tutaj widzimy, za chwilę zobaczycie zresztą, to jest element naszych ścian zaporowych, czyli tego, co będziemy widzieć. Nie wygląda na razie bardzo kusząco, ale zostało to zaprojektowane przez podobną osobę, tą samą osobę, która projektowała plac Wilsona. A, tu przy okazji to jest otwór, przez który będą mogły być wkładane elementy właśnie z tej elektrowni, która jest na górze. Natomiast wracając do tej części, którą widzieliśmy, tych ścianek, ona ma z zasady rdzewieć przez dosyć długi okres na tej naszej stacji i wtedy będzie nabierać ostatecznego kształtu. To całkowicie może zmienić jej wygląd i powinna coraz lepiej ta stacja wyglądać. I to jest zamierzone. Kolejna winda. Ta winda mnie bardzo zaskoczyła, bo jak widzicie, nie ma ścianek bocznych. Pewnie będą tutaj szyby i będziemy mogli popatrzeć na windę, co akurat ja bardzo lubię. Zobaczyć, czy w tym miejscu się zatrzymała i była awaria, co nie? Tam dalej mamy tory odstawcze, ale jak widzicie, jest tunel. To jest jedyna stacja metra, gdzie najpierw mamy tunel, a dopiero później jest stacja. To są dwa osobne obiekty. Schody ruchome, tak jak mówiłem, podwójne. Jedne w górę, drugie w dół. No i za chwilę wejdziemy po schodach. Tu jeszcze ostatni rzut okiem na tor w kierunku centrum, gdzie będziemy mogli pojechać do Świętokrzyskiej lub dalej, albo wcześniej wysiąść, no zależnie jak to woli. No i proszę bardzo, tak wyglądają nasze schody ruchome po jednej stronie, po drugiej już mamy powoli pokazujące się i ukazujące się ściany boczne, jak będą wyglądać. Wyglądają mniej więcej podobnie jak na Trockiej, tak bym powiedział, ogólnie całkiem mi się podobają. Także tak to wygląda i proszę bardzo, jeszcze ujęcia z wcześniejsze. W ogóle te zdjęcia, jeśli widzicie, że się dziwnie mogą czasami ze sobą nie współgrać, to dlatego, iż były robione na dwa razy po prostu przed. Najpierw pierwszym przejściem udało mi się wejść i później drugie wejście dla mnie, a dla Metta to było ostatnie. Ostatnim przejściem też się przeszedłem, czyli byłem i pierwszym i ostatnim. Tak będą wyglądać tutaj poręcze przy okazji, mniej więcej jakoś. Bardzo podobnie jak na wszystkich stacjach metra na M2 i ten dobrze, że ten klimat już utrzymali. Tu przy okazji widać, że będzie winda i będzie do niej takie dojście, a po drugiej stronie będą schody ruchome. Wyjścia będą dosyć ciekawe, wychodzimy zupełnie z innej strony, bo wyszliśmy od strony ratusza. No i proszę bardzo, wzbiliśmy się w powietrze jeszcze na sam koniec, abyście mogli zobaczyć może siebie. Kto wie, tak wyglądał dzień otwarty, było was tutaj bardzo dużo, o ile na początku, bo pół godziny przed rozpoczęciem, kolejka już była naprawdę całkiem długa. Tak zobaczcie, ile było, kiedy ja wyszedłem z metra. No to jest po prostu jakieś szaleństwo. To jest naprawdę długa kolejka. Z tego co kojarzę, mogło się w niej stać pewnie za jakieś pół godziny, jak nie dłużej. W komentarzach pewnie się dowiemy, bo pewnie jakieś osoby, które były, nam napiszą w komentarzach i będziemy wiedzieć. Przy okazji kolejkę ściągnie przyszłą ścieżką rowerową, której nie wiedziałem, że tutaj w ogóle powstanie. To też taki plus, że tutaj dosyć dużo nowych ścieżek rowerowych będzie powstawać. Przy okazji widzimy te wyjście i specjalną strefę dzień otwarty. Z daleka ją da się wyciągnąć i punkt informacji. Metra. Były oczywiście krówki, zjadłem parę krówek. No parę na razie krówek, bo resztę sobie zostawiłem na później. No i tak to mniej więcej wygląda na załącznym obrazku. Jeszcze na koniec, żeby nie było, że tylko pokazałem wam dzień otwarty, przelecimy się nad całą stacją metra bemowo, bo tylko o bemowie dziś mówimy. Przy okazji zobaczcie, jest już znak, metra był. Proszę bardzo, stacja C04 bemowo. Lecimy sobie od Tesco Starego. Widzieliśmy przed chwilą komorę demontażową pociągów, a konkretniej TBM-ów, które przyjadą bezpośrednio już z Karolin, a raczej się dowiercą. Nowe parkingi, które były tu wcześniej, ale wracają teraz po dosyć długim czasie budowy całej metra.
No i mamy ulicę Gruczewską, która po części zaczyna powracać do swojej pierwotnej konstrukcji. Nie wiemy jeszcze, jak będą tutaj wyglądać przyszłościowe ścieżki rowerowe, ale może się to dosyć ciekawie poukładać. Torowisko jeszcze nie powstaje w tym rejonie, bo powstają wyjścia, które widzimy tutaj właśnie w kierunku przystanku tramwajowego do Gruczewskiej. Dalej skrzyżowanie jest już prawie w całości. Wygląda tak samo dla Powstańców Śląskich. Gruczewska jeszcze jest w fazie budowy. Tam się dużo jeszcze będzie zmieniać, jak widzimy. Kościół, minęliśmy już ratusz, no i za chwilę będziemy widzieć ostatnie wyjścia. Przy okazji tutaj jest wentylatornia stacyjna, widzimy ją tutaj z boku wysuniętą. Lekko i tu jest bardzo dużo takich obiektów. Niestety wejście podczas dnia otwartego nie mogliśmy zobaczyć torów odstawczych, czyli jednej z ciekawszych rzeczy, której nigdy nie zobaczymy za życia, ale mam nadzieję, że może jeszcze mi się uda kiedyś zrobić dla Was zdjęcia i Wam to pokazać, jak to będzie wyglądać, bo to jest jedna z ciekawszych rzeczy. A wiadomo, to czego się normalnie nie zobaczy, zawsze jest bardzo ciekawe. No i tak wyglądają wyjścia. Przelot jeszcze nad wszystkimi wyjściami. To jest to, co właśnie mówiłem, że przy kościele wyjścia, tędy się schodziło na dół na peron. Także tak to mniej więcej wygląda. Z ciekawostek Wam powiem, że zobaczymy się, mam nadzieję, z Wami, widzami, jeśli chcielibyście przyjść zobaczyć kolejną stację metra już za tydzień. Znaczy za tydzień, nie wiem kiedy to oglądacie, ale po prostu powiem, że w niedzielę przyszłą. Będzie wejście na stację metro Brudno. W tych samych godzinach, czyli 11:15, będzie można wyjść. Dnia 19 września. Tak to będzie wyglądać. Zapraszam serdecznie, ja będę i postaram się nawet dłużej być, abyście mogli się ze mną spotkać, jak to miało miejsce tutaj. Naprawdę zdziwiłem się, bo parę z Was, którzy pewnie mnie oglądacie tutaj, jedna osoba była, która nawet powiedziała, że od 100 subskrypcji mnie ogląda, naprawdę podziwiam. Może nie mogłem tego pokazać, jak byłem na stacji metra, ale to dosyć długi już okres, ponad 3 lat przecież. No i było parę z Was, część z Was zrobiła ze mną zdjęcia i trochę mnie zaskoczyła ta sytuacja. Ale jeżeli będziecie chcieli mnie jeszcze spotkać, to na Bemowie, znaczy na Brudnie, na pewno będę i postaram się też być dłuższy okres tam. Tylko raz z kimś wejdę i raczej przez większość czasu będę gdzieś tam w okolicach punktu. Punktu czy tam wejścia, gdzie się będzie wchodzić. Także spokojnie też będziecie mnie mogli spotkać i z tamtego rejonu też będzie specjalny odcinek z dnia otwartego, a później zapewne jakiś tydzień odcinek z całej inwestycji na Brudnie. Także jest trochę tego przed nami. Jak widzieliście przed chwilą, mogliście zobaczyć sobie mniej więcej, jak wyglądają wyjścia wszystkie na stację metra Bemowo, czyli C04. Tak to wygląda. Dolatujemy do ostatniego wyjścia, z którego był koniec dnia otwartego, nim się wychodziło. I tu był tak zwany happy end, można właściwie powiedzieć. No i tak, to byłoby tyle z tego materiału. Tu możecie zobaczyć siebie, może ta długa kolejka, proszę bardzo. Jeśli Wam ten odcinek się podobał, zostawcie łapkę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych. I ten dziwny dzwoneczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Możecie też mnie wspierać, abym jeszcze bardziej rozwijał ten kanał, więcej uwagi jego poświęcał. To są aktualne osoby, które wspierają kanał. No i co tu dużo nie mówić. Już niedługo, bo za tydzień, znowu się zobaczymy w metrze i zapraszamy do metra. Przy okazji tu możecie zobaczyć, jak będzie wyglądać stacja metra już gotowa, bo jest ten mały fragment, i jak wygląda plac budowy. Dwa światy, które już za rok będą jednym. I usłyszymy. Stacja Bemowo. Cześć!